Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, najlepiej komentarza. Dobra, kochani, otworzyło nam się tu jakieś przejście. Uprzednio zamknięte. Sprawdźmy sobie, co to było. Czy to jest to? Tak, to może być to. Jaka tam była kombinacja? Czerwony, żółty, fioletowy. Czerwony. Żółty. Coś się tu zrespiło. Mniejszy demon. Spłonął dziadyga. To zacznijmy od żółtego. To nam respi kolejnego demona. Ciap. O! O! Nawet silny. Czyli to nie do końca tak. Okej. Okay. Jeszcze raz ten czerwony, bo to zdaje się dobrze działało. Czerwony. Aha, tu jest żółty, okej. Czerwony, żółty. I fioletowy, ale tu jest srebrny, nie wiem jak to nazwać. Okej. Otworzyło się przejście dalej. Super. Daje nam to jakiegoś przeciwnika? Chyba nie. Chyba nie. Zapiszmy sobie. I ruszamy przed siebie. O, opiekun świątyni. Ja się zastanawiałem w ogóle między nagraniami, czy to nie są przypadkiem nieumarli. A jeśli są... To mamy runę, nie? Śmierć ożywieńcom. Może zamiast lodowej fali na razie. Rzucę sobie światełko, no to się fajnie sprawdziło. I spróbuję jakiegoś uszkodzić tą runą. Tym zaklęciem. O, ściana dostała. Bach, dostał, zginął. Ej. Mamy broń na tych łobuzów. Łap następnego, okej. Trochę więcej many to zabiera, ale dużo sprawniej idzie, nie? O! Co jest, koleżko, chcesz się zmierzyć? Nigdy więcej się tu nie pokazał. Ty gnoju. Jeszcze mnie wygania. Boom. Haha. Dobra, spłonął. Mam kolejnego na plecach. Jak go teraz zgubić? Myślę, że całkiem dobrze to załatwiłem. Okej. Okay. Ała. Wyciągamy broń. Tak jest. Zupa korzenna. Lekki miecz dwuręczny. Słabizna. Zupa korzenna. Ciekawe, co? Zupa korzenna. Mam 8 sztuk tego. 7 punktów zdrowia.
kawał dobrej zupy. Miecz nadzorcy. Okej, okay, wyciągnijmy sobie jeszcze jakiegoś orka stamtąd. Którędy to się szło? To jest tutaj. Nawet pozwolę sobie zapisać. Śmierć ożywieńcom. Ładujemy następnego. I dostał. Aha. Słychać pełzacze, nie? O nie, o nie, nie. No spoko. Nie planowałem wpadać do tej jaskini, do tego tunelu. Ale dobra, stało się. Tam, lawa. To mnie nie ustawia w żaden sposób. Tutaj nie chciałbym wpaść zawczasu. Co, schodzimy tam? Kurde, zapiszę, bo... Jeśli nie będzie wyjścia, to będzie mi bardzo przykro. Och. Są dwa. Okej. Okay. Jeden śpi. Drugi jest tu od razu za rogiem. Fajnie. I tu mamy lawę. Tu leżą jakieś napoje. Jajo pełzacza. Pięść barbarzyńcy. Kolejna dwuręczna broń. To jest topór. 98-76. Niezły, co? Naprawdę niezły. Można spożyć dwa napoje. Okej. Co będzie tutaj? Nic tu nie ma, jest jakaś książka. Chest. 500 bryłek, zwój, amulet, napój, bełt, pochodnia. Amulet. Amulet oczyszczenia. O. Dziękuję. Dziennik. Stara zniszczona księga, brakuje kilku kartek. Dzień 23. Zatraciłem już poczucie czasu. Zdaje się, że minęły co najmniej 23 dni od chwili, gdy zostaliśmy schwytani przez orków i zmuszeni do pracy. Te podłe istoty nie znają litości. Słabsi z nas po prostu padają na ziemię i już się nie podnoszą. Ucieknę stąd, nieważne jak. Dzień 28. Kazali nam kopać jeszcze dalej, w głąb góry. Przednia część jest już gigantyczna. Ciekawe, czemu to wszystko ma służyć? Dzień 67. Podobno ci orkowi kapłani nie mają serc. Jeśli to prawda, jakim cudem nadal się poruszają? Widziałem miecz, którego tak bardzo się boją. Gdyby udało mi się go zdobyć, już ja bym im pokazał. Dzień 78. Miecz spoczywa w przedniej komorze świątyni, ale bezustannie strzeże go jeden z kapłanów. Zamierzam stąd uciec. Zostawię tu mój pamiętnik, może komuś się jeszcze przyda. Garść informacji. W przedniej części świątyni jest ukryty miecz, którego boją się kapłani. Okej. Okay. Jak myślicie, spotkamy tu jeszcze jakieś pełzacze? Coś tam jest. Widzę pełzacza, widzę. Świątynny pełzacz. O. Okej. Okay. Dobywam miecza. Spełzacz się kładzie. Uczciwy deal, nie?
Co to są za dźwięki? Okej, no, dotarliśmy gdzieś. W każdym razie. Op. Okej. Żadnych przeciwników tutaj nie ma. O! Aha, no w porządku. Przełącznik woła windę na dół, tak? Spoko. Co tu będzie? Okej. Przełącznik. Oni nie walczą w ogóle, nie? Te mumie ze strażnikami świątynnymi. Otworzyły się dwie bramy, fajnie. Całkiem sympatycznie, tu też się otworzyła brama. Po drugiej stronie jest przełącznik? Jest. Aha, mamy dwa demony. To jest za tymi bramami, nie? Spoko. Wszystkie bramy się otworzyły. Fantastycznie. Świątynny pełzacz. O, one się nie palą, nie? Bo są w wodzie. Okej, jeden. I drugi. Ciekawe, skąd przyszły. Tutaj coś będzie? Okej. Nic tu nie ma. Eliksir uzdrawiający. No to może nie. Mamy jeszcze te słabsze, nie? Esencje, o. Zaklęcie będę sobie trzymał. Na wypadek jakby coś jeszcze tu było, ale nie ma tu nic. Okej. No to przełącznik. Możemy sobie zapisać. Szybko zjeżdża, co? Okej, teraz co? Czekamy czy przekręcamy? Można przekręcić. O! Ale nie należy tego robić. Okej. Namierzę kogoś stąd? Nie ma opcji, nie? Szkoda, byłoby bardzo wygodnie. No widzę przeciwników, widzę. Op. Op. Myślę, że oni raczej się tu nie dostaną. Ojeny. O, Bezi. Bezi. Co ty zrobiłeś, chłopie?
nie ma szansy. Okej. Okej, nie wiem czy to zgodnie z myślą twórców, ale jesteśmy. O ty kurde. No i co, teraz się nie spali, nie? Ja pierdzielę, jeszcze ten ork. Dobra, powoli, powoli, powoli. Okej. Jest spalony. Teraz tego paskudę, hop. Strażnik. Problemy. Goń się. Kurwa mać. Są problemy. No, na pewno. Tam chyba do lawy wleci, co? Tak jest. Łoną. A my sobie zrobimy uzdrowienie, zapis. I ruszamy dalej. Co możemy spotkać tutaj? Opiekun świątyni. I kolejny opiekun świątyni. Tam jakaś pułapka. Tu jakaś skrzynia. Nie, bez i. Pochodnia, napój, 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 strzała, pierścień, zwój. Zwój to jest uzdrowienie, pierścień. No pierścień fajny. O kurde. No tak. Wóz albo przewóz. Zostawię sobie tę broń w ręku, bo to zawsze może się przydać. Ach, tutaj byliśmy. Stąd przyszliśmy. Się pootwierały po prostu kolejne możliwości, tak? Wielka ta świątynia, łatwo tu się zgubić. Okej. Cóż to było? Kolce się uaktywniły. No to boczkiem, boczkiem. Okej, przeżył. Jesteśmy. Proponuję pełne uzdrowienia. Ale ciężko się skacze po tych platformach z akrobatyką, nie? Ten zwykły skok by tutaj oddał lepiej. Okej. Spodziewamy się tu jakichś przeciwników, czy nie? Opiekun świątyni. Śmierć ożywieńcom. Trzymaj. Okej. Co tam może być, jak myślicie? Tu w ogóle jakaś jaskinia jeszcze pod tym mostem. Chodźmy do przodu. Chodźmy do przodu, będzie czas krążyć za chwilę. Ach, tu pewnie będzie trzeba otworzyć jakieś przejście. Na razie idziemy dalej. To są pierwsze korytarze, nie? O, demon.
pomniejszy. Ziu. Nie jeden. Okej. Się popaliły demony. Dobra, odpalamy to. Co się może stać? Bezi ma 28 poziom, słuchajcie. 59 punktów do wykorzystania. Będzie fajny buścik do many, jak wrócimy do Xardasa. Kurde, jaki to jest obszar ogromny. Kolejny. Są demony. I jeden, i ten drugi. A płoń. O, co tu leży? Ostrze bohatera. Kolejny dwuręczniak. I też taki średni. Fajnie, następna wajcha zaliczona. Idziemy w głąb jaskini. Jak na razie bez większych problemów, nie? I skończyły się małe miksturki. Śmierć ożywieńcom. To nie tędy droga. Okej. Ble, 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 ble. Słychać jeszcze jednego. Przynajmniej jednego. Ale nie widać. Tu się coś odstawi zaraz, nie? Sprawdźmy to. Jestem gotowy na wszystko. Okej, rozsunął się mostek. Dobrze wiedzieć. Już myślałem, że ściana się otwiera. To nas nigdzie nie doprowadzi. Wracamy się całą tą drogę naokoło. Łyknę sobie napój lekkości. Powinno nam troszkę pomóc w tej drodze. Ale i zaklęcie zostawię w pogotowiu. Teraz powoli. No tu na pewno jest jakiś przeciwnik, bo słychać to. Okej, mamy szamana. I tu są kolce, nie? Ooo! Kto się przestraszył, łapka w górę, to bezapelacyjnie. Dobra, skoro nie tędy... spróbujemy przez okno. Jak nie drzwiami, to oknem, nie? Cześć, koleżko. To jest ten miecz.
Patrzcie, jak to jest zrobione, żebym go nie sięgnął stąd. Twoja droga kończy się tutaj. Niech strzeźnie twa cielesna powłoka. Wolałbym nie, jeśli łaska. Dokładnie. Co, nie mogę? Nie mogę. Dobra, kończmy to. Osiem tysięcy eks pan mi dał. Cóż to za przedziwny miecz? Mamy szczabanak. Ostrze bohatera. Mściwa stal. Przedziwny miecz, słuchajcie. Wiecie co to, nie? Przedziwny miecz. Przepiękny miecz. Ostrze zrobią prastare runy. Może Xardasowi uda się je odczytać. Póki co, lepiej go nie używać. Mamy jeszcze gniew demonów. Może da się go wykorzystać w inny sposób. Kto wie, kto wie. Ognistą burzę zostawił. I ognistą burzę też rzucał, nie? Możemy tędy wyjść? Ach ty, haha. Dobra. Trzeba łyknąć wyciąg. Zaliczony kolejny poziom i kawał następnego jeszcze dostaliśmy za tego gagatka. Sprawdźmy co nas tutaj czeka. No dobiegają stamtąd jakieś odgłosy definitywnie. Ach, tutaj jest odpływ tej żelawy. I byliśmy tutaj, nie? Czyli to jest wszystko. Taki skrót, wyjście. Okej. Kurczę, że ja nie zauważyłem tego. Moglibyśmy szybciej się tam przedostać, ale okej. Skoczy tu? Wskoczył. Super bezi. Tylko, że teraz... Nie, dobrze, dobrze. Kontynuujemy naszą podróż. Już za tą windą. Tak, tu byliśmy. A tu nas chyba nie było jeszcze, co? Zaraz, moment. Zakręciłem się. Tu już byliśmy. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tak, idziemy prosto. Nie, tu jest wyjście. Matko jedyna. Tak, tutaj. Okej. Okay. I tu mamy różne typy przeciwników, czyli prawdopodobnie ognista burza będzie najlepsza. Niech się wszyscy podpalą. Okej. Okay. Ork się spalił, ale strażnik przeżył. Musimy go zgubić, albo chociaż na tyle, żebym mógł zaczarować. O, zablokował się. Dobra nasza. No dobra, to nam wyjaśnia sprawę. Miecz nadzorcy.
Kruszka Rock. Tu są demony, nie? Oczywiście, tam w ostatniej bramie. Mogę je zdjąć? Mogę, ale jest jeszcze strażnik przed nimi. Kurde, ale oni mają dobre agro. Zorientowani są bardzo. Natchnieni. Dosięgnę go? A jakże? Spłoń. Fajnie. Jest kolejny. Dostał. Ha. Super. Tak się kładzie przeciwników. No dobra, zajrzyjmy sobie tutaj. Są napoje jakieś. Pięść trolla. Eliksir zwinności. Bonus do zręczności. To jest na stałe? Eliksir siły, bonus do siły. Ej, super. Dobra. Wypijam to i zmienimy sobie amulet i pierścień. Amulet mamy talizman orków, to okej. Ale pierścienie możemy zmienić. Przed chwilą znalazłem fajne, nie? Tutaj. Większy pierścień niezwyciężoności. I jeszcze wrzucimy sobie... pierścień magicznego pancerza. Też spoko. Przed ogniem. Przed pociskami. No nie wiem, może ten. 10 punktów zdrowia. Było, nie było, nie? Zwój, napój. Jakiś zwój i jakiś napój. Tutaj uzdrowienie wszędzie. Bonus do max życia, bonus do max mana. Świetnie. Naprawdę rewelacja. Okej. To potężny boost dla Beziego. Powiem wam tak, słychać jeszcze demony. Ja sobie zapiszę. W ogóle wrzucę światło. Muszę pamiętać o tym. Bo tu jest taka ciemnica, że dajcie spokój. Niby są te... jakby to nazwać, te misy z węglem, ale to niewiele daje tak naprawdę. Okej, teraz się zrobiło cicho, nie? Kolejny oszołomek biegnie. Boom! Spłonie? Spłonął. Bardzo się cieszę. I to już jest świątynia śniącego chyba, co? W takim razie, jak nazwać to? Dziedziniec jakiś? Okej, okay, zapiszmy i zajrzyjmy tam. Co to nas spotka tutaj? Jest kolejna mumia. Straszliwa. Cześć. Musisz tutaj zawrócić. Nikt nie może zakłócić snu mego pana. Nie ma lekko. Budzimy śpiocha. Okej, on nie jest agresywny. I w ogóle nie jest moim wrogiem. Warakruszk, jeden z przeklętych szamanów śniącego, stanął mi na drodze. Zobaczymy, kto jest silniejszy. I co, gościu?
Cholera. Nie zadaję mu nawet najmniejszych obrażeń. Potrzebuję innej... Teraz zginiesz. Lepiej się stąd wynosić. I to zaraz. Okej, w nogi. Nieźle, co? Trochę mnie poturbował. I cały czas mi spada zdrowie. Demon. Okej. Skorzystamy sobie z uzdrowienia. Zobaczmy. Wygląda na to, że Grasz Warak Arushat nie należy do przeklętych orkowych szamanów. Jest o wiele bardziej potężny i ma broń, zdaje się go nie imać. Potrzebuje potężniejszego oręża. To co zrobić? Na to pytanie odpowie nam Xardas, ale to dopiero w następnym odcinku, a tymczasem ja dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczyska.